Jeśli do tej pory myśleliście, że Riviera Albańska nie ma do zaoferowania nic więcej poza pięknymi plażami z setką leżaków i parasoli, to zapewniamy Was, że byliście w błędzie. W tym odcinku zachęcamy Was, by zobaczyć tę dzikszą stronę Riviery i doświadczyć krótkiego trekkingu nad kanionem, zakończonym jedną z najpiękniejszych plaż w całej Albanii. Na zupełną dzikość możecie liczyć tu jedynie zupełnie poza sezonem, bo z racji, iż miejsce to z roku na rok staje się coraz bardziej popularne, to i tu dotarły już namiastki cywilizacji, co oznacza, że nie umrzecie tu z pragnienia, a po spacerze i tu możecie zażyć pełnego relaksu w cieniu plażowych parasoli. No niedługo się nacieszyliśmy noweczką drogą, może miała 5 km i już jesteśmy na starej drodze, ale zaczęliśmy się wspinać, już są serpentyny i już wjechaliśmy przez chwilę 200 metrów w górę, jeszcze troszkę przed nami. Powiem Wam, widoki są po prostu zniewalające, naprawdę, no, 1000 metrów nad morzem, kręta droga, a ta góra, która jest tutaj przed nami, ona ma 2000 metrów, a to jest w linii prostej ile, no, kilometr od brzegu morza? Niesamowite po prostu, no, trasa jest przepiękna. Szkoda, że jest taka wąska, no, ale no, to jest górska droga, rzecz jasna, serpentyny. No i ruch jest bardzo duży, ale generalnie warto się nią przejechać, bo jakby jadąc też do Sarandy czy Ksamilu, od Vlory można pojechać jakby interiorem, ale to tam nie ma takich widoków, no to jest jakby to, Kasia już chciała pewnie usłyszeć, petarda. Naszła mnie teraz taka refleksja, bo tam gdzie się skończył ten fajny asfalt tej trasy SH8 i zaczęliśmy się wspinać na przełęcz Logara, był taki zjazd, zwężenie drogi i coś tam trwały, jakieś prace budowlane. No i co teraz? Jesteśmy już po drugiej stronie, na podobnej wysokości, czyli 300 tam iluś metrów. No i patrzcie, zaraz Kasia Wam pokaże. Pokaż, Kasia, jak to wygląda. No właśnie, Albania. Taka droga. I wygląda na to, że oni chyba puszczają tunel pod tą górą i on gdzieś tutaj musi wyjść, bo tam ta droga gdzieś tam idzie. Tam w prawo, czyli właśnie w kierunku Orikum. No i tutaj jest jakiś objazd, coś rozwalone i chyba przełęcz Logara będzie już tylko atrakcją turystyczną, a lecieć się będzie drogą szybkiego ruchu tunelem i wyskakiwać tutaj. Trasa świetna, ja naprawdę uwielbiam się pokręcić po takich zakrętach, to nie jest autostrada, gdzie jest jednostajna prędkość, nic się nie dzieje, nudno. Tu coś jest, raz, że widoki, tu wspaniałe góry, tu morze, wąska droga, zakręty, no i ci tubylcy, którzy uwielbiają jeździć nie swoim pasem, ale to wszystko robi klimat. Spokojnie, niespiesznie, nie będą się jeździć po naszej drodze, idziemy powolutku. Wczoraj wieczorem zdecydowaliśmy się na apartament w Himare, blisko morza, blisko centrum, przy trasie SH8 niemalże, tylko tak sporo wyżej. Samochód trzeba zostawić w okolicach głównej drogi, a z walichami podejść jak w bracie. Dużo, dużo, dużo do góry, ale przystępna cena 40 euro za noc. Całkiem przyjemny pokoik, można było się wyspać, wczoraj padliśmy po prostu jak muchy. Tutaj mamy malusieńki aneks kuchenny. Jest łazienka, wyjątkowo nawet jest kotarka, jak na albański style, całkiem nieźle. I łóżko,
A skąd tutaj na południu, na wybrzeżu w ogóle ciepła woda w pokojach? Otóż właśnie z takich bojlerów, które są montowane na dachach. Usiane są wszystkie po prostu domy, mają takie zbiorniki, bojlery na dachu. Dosyć zabawnie to wygląda, no ale rozwiązanie całkiem niezłe. Energią słoneczną nagrzewa się ta woda przez cały dzień. Na wieczór jest cieplutka woda, żeby się wykąpać, umyć, zrobić co trzeba. Pierwsza rzecz, jaka rzuciła mi się w oczy w Himare, odkąd tu wjechaliśmy wczoraj wieczorem i teraz dzisiaj, kiedy idę po śniadanie do sklepu, to jest tak bardzo zauważalny rozdział pomiędzy biedą, urderą, rozpadającymi się rzeczami, a nowoczesnością i bogactwem. We Vlorze tego tak nie widać. Tam jest jakby szczególnie promenada i bliskość morza sprawia, że są same piękne hotele. A tutaj ten kurort dopiero zaczyna tak powstawać. Oni chcą się zrobić traktowanie jako już taki poważny kurort. Natomiast przy rozpadającym się budynku jest na przykład świetnie zrobiony, totalnie nowoczesny sklep spożywczy. W innym budynku, który nie mógłby zostać po prostu wyburzony, no jest to świetnie wyglądający zakład fryzjerski, barbershop. No dużo jest takich kontrastów. Tutaj myślę, że dzisiaj, będąc w tym rejonie, zobaczymy dużo takich rzeczy i będziemy mogli to pokazać. I przyznam szczerze, że nie do końca mi się to podoba, bo to jest taka byle jakość właśnie trochę Albańczyków, bo potrafią postawić super hotel, ale nie mają na przykład do niego drogi. Albo jest super knajpa, a jej właściciel, wychodząc z niej, wsiada do samochodu i przed swoją knajpą potrafi przez okno wyrzucić puszki po piwie czy jakąś reklamówkę, śmiecąc po prostu przed swoim lokalem. No to nawet nie chodzi o swój lokal, ale no o to dobro wspólne. No tego tutaj nie potrafią zrozumieć i to jest coś, co bardzo denerwuje w tym miejscu. Niby taki klimat, no ale wiecie, no, my się staramy dbać o czystość, zresztą też musieliśmy do tego dojść, bo no też w czasach komuny, jak jeszcze pamiętam, no bo urodziłem się w komunie i w początku lat 90. no też nie byliśmy czyścioszkami, jeżeli chodzi o wspólne części, jakoś się tego nie szanowało tak, jak teraz się szanuje. Muszą do tego dojść, ale no tu jest bardziej intensywnie, jeżeli chodzi o doświęcenie, no, jest totalnie wyśmiecone. No zresztą wystarczy nawet spojrzeć na główną ulicę. To jest tutaj, to jest ta trasa SH8, która prowadzi do Sarandy z Vlory. No to centrum miasta. To zobaczmy. No rozpadająca się ulica, chociaż teraz jakiś asfalt dodali. Ale to jest główna ulica, główna droga pomiędzy dwoma wielkimi kurortami. No wygląda jak idź stąd i nie wracaj. Zaraz tutaj dojdziemy do takiej wspaniałej dziury, no po prostu niezabezpieczona, chociaż nie, dzisiaj się pojawił słupek. No po prostu nie ma wieka w studzience. Wczoraj jak tu przychodziłem, rozglądając się, gdzie jest sklep, piekarnia i tak dalej, no i co chwilę każdy wjeżdżał w tą dziurę, no można zostawić pół zawieszenia w takim miejscu. Kolejne spostrzeżenie, które się potwierdza, ale nie chciałem wcześniej się z tym zdradzać. We Vlorze byliśmy w kilku takich sklepikach Big Market. I tutaj w Himare teraz kupowałem produkty na śniadanie. To w tych sklepach nie ma warzyw, owoców. Trzeba iść do warzywniaka albo na jakieś stolisko, gdzie ktoś sprzedaje takie świeżonki. I pieczywa też tutaj w Himare, w tym sklepie Big Market nie ma żadnego, ale na szczęście dosłownie 3 kroki dalej jest piekarnia i bardzo fajny chlebek za stolek. W sumie całe zakupy na śniadanie, czyli paczka sera, chlebek, 2 puszki napoju Bravo owocowego, 1 pomidor. W sumie wyszło mnie to 560 lek, czyli 20 zł. No to jak widzicie, cudownie tanio nie jest, no ale to też nie można mówić, że jest jakoś też bardzo drogo. Więc trzeba się posilić, obudzić Kasię i lecimy działać.
Pomiędzy Dermi a Himare jest coś pięknego, czyli kanion Gjepe. Wymowa tego albańskiego jest tak trudna. Zapytaliśmy tutaj pasterza KUS, jak się wymawia poprawnie tą nazwę, jakieś Gjepe. Gjepe. Tak, ciężko, strasznie. Zostawiliśmy samochód tutaj, jest taki mikroparking przy zakręcie drogi. No i ruszamy na szlak. Przejdziemy się jakby górą tego kanionu do morza, do plaży, która jest według Kasi najpiękniejszą plażą w Albanii, bo kiedyś tu przez przypadek trafiła lata temu. A potem wejdziemy do tego kanionu. Będziemy oglądać, jak to wygląda. Z góry wygląda najliście. Te ciężarówki tutaj to jest masakra. Okay. A pogodowy update jest taki, że właśnie kropi. Tu jest jeszcze droga. Można dla kogoś, kto chciałby zjechać niżej w kierunku plaży, można zjechać samochodem do klasztoru świętego Teodora bodajże. Parking tam będzie płatny, choć nie ma żadnej informacji, ale pojawi się ktoś, kto z was skasuje. My zostawiamy tutaj przy drodze, miejmy nadzieję, że jest darmowy. No i co? No, startujemy na szlak. Dla wielbicieli spacerów i wędrówek to tutaj też prowadzi taki najpiękniejszy morski szlak w Albanii przez wszystkie takie przepiękne plaże, które oczywiście można też zdobyć od strony morza, bo organizowane są tutaj takie rejsy motorówkami i pokazują je turystom jako tak zwane Secret Beach. 15 kilometrów cały szlak zaczyna się w miejscowości, której nazwy nie pamiętam, ale prowadzi właśnie przez Wuno, przez tą plażę Gjepe, aż do Himare. Szlak zaczyna się na jakichś 250 metrach nad poziomem morza i od razu jest taka dzika ścieżka i zaraz zobaczycie, jaki tu już jest widok. Dosłownie 100 metrów i już widać ściany tego wąwozu. Uwaga, 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 uwaga. I to już jest coś takiego. Oczywiście będziemy używać romka, wejdziemy do tego wąwozu. Będą zdjęcia. Już jestem po prostu tak na pełen energii. Już nie przeszkadza. Drobny deszczyk jest super. Żadna kamera nie jest w stanie oddać tego piękna. Tutaj takie wapienne jakby skały, nie wiem, nie znam się tak do końca, ale tam takie piaskowce brązowawe, pełno dzikiej roślinności, zupełnie innej niż do tej, której jesteśmy przyzwyczajeni, taka dużo bardziej dzika, bardziej kolczasta. No naprawdę pięknie, no w głębi tego kanionu, nie wiem, to jest głębokości z 80 metrów tak na oko, mniej więcej, no w każdym razie sporo, pięknie to wygląda. Wszędzie słychać te kozy, widać je jak łażą. I co dziwne, na tym szlaku w poniedziałek o godzinie 9 z groszami rano spotkaliśmy dwójkę turystów z plecakami, Niemców, poznając po języku. No dobra, ruszamy dalej, bo musimy zejść aż nad samo morze. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że jak na albański szlak, to ten jest naprawdę super przygotowany. Co kawałek są znaki, zaznaczone punkty widokowe. W Albanii wyznaczanie szlaków nie jest tak bardzo popularne, więc jeśli pójdziecie w góry, no to nie zdziwcie się, kiedy naprawdę będziecie musieli być bardzo czujni i bardzo mocno studiować mapę, bo bardzo łatwo jest się zgubić. Tutaj, no, pełna profeska. Ale widoki. Widoki są super. Wow, gazowana, nie widziałam, że gazowana. O, kaletkę też tu mają. Dwa i pół kilometra za nami. Zajęło nam to półtorej godziny, ale naprawdę idziemy bardzo powoli, oglądamy, siadamy, napawamy się tymi widoczkami, zdjęcia, nagrywki, Kasi sesja zdjęciowa. Ach, pięknie, pięknie, pięknie. Oczywiście mapkę i wszystkie ważne punkty znajdziecie na naszym blogu, link w opisie. A ja tak, rzadko nam się to zdarza,
Jak wam się choć trochę podoba to, co robimy, to bardzo prosimy o łapkę w górę i subskrypcję, najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście wiedzieli o każdym kolejnym materiale, bo to jednak pomaga rozwijać kanał. Te algorytmy YouTube'a są jakieś totalnie chore. Styl albański. Przewody wysokiego napięcia połączone taśmą izolacyjną, żeby prąd doprowadzić do plaży. I dochodzimy do prawie końca szlaku. Tutaj szlak łączy się z drogą, która jest raczej offroadowa. Możecie zostawić samochód tutaj przy klasztorze Świętego Teodora i dalej przejść pieszo. Nie trzeba przechodzić aż takiego kawałka jak my. Natomiast zdecydowanie warto, bo widoki są nieziemskie. Co za widok? Nie uwierzycie. Przy wejściu do plaży, gdzie jest znak, żeby wsadzać śmieci do kosza, które są tutaj co? Każde 150 metrów. Miód na moje serce. Słuchajcie, po takim trekkingu nawet ja nie mogłam sobie odmówić tutaj zimnego piwka. Chociaż ja fanem piwa raczej nie jestem, ale przy takiej temperaturze no, nie dało się inaczej. I ceny, bo o cenach mieliśmy mówić dużo, więc mówimy. Plaża Gdziepe i jest tutaj piwko za 400 leków, czyli 4 euro. No ale nie ma się co dziwić, generalnie jest tak, że tutaj nie ma konkurencji. Jak dojdziecie tutaj, to nigdzie indziej nie kupicie sobie nic do picia, więc te ceny siłą rzeczy muszą być wyższe. No chyba, że sobie przyniesiecie coś ze sobą w plecaku, no ale chwilę, moment będziecie to mieli ciepłe, więc też nie ma sensu nosić. No ale też 4 euro z drugiej strony, no to umówmy się, to jest cena piwa w knajpie w Polsce, więc tak, nie ma też co przesadzać. Chyba nawet i tak jest trochę taniej. Kontynuując temat cen, zestaw dwóch leżaków i parasola tutaj na plaży kosztuje 20 euro za cały dzień. Nie jest to mało, tym bardziej, że dzisiaj jest 3 czerwca, czyli mocno przed sezonem. Więc obawiam się, że w sezonie lipiec, sierpień może to kosztować i ze 40 euro, jak nie lepiej. Można też wypożyczyć kajak tutaj, podwójny kajak na dwie osoby, 20 euro za godzinę, pojedynczy, przepraszam, 15 euro za godzinę. Ale też są plusy takie, że jeżeli na przykład chcielibyś tutaj zatrzymać i biwakować pod namiotem, no to można rozbić namiot za darmo. Także jakieś plusy są. Coś jest tutaj taniego. Na pewno nie leżaki. Jeszcze chwilę temu byliśmy u góry, na tym szlaku. No powiem wam, że z dołu robi to dużo większe wrażenie, jakby masywność, no wielkość tych ścian. Z góry nie, aż tak tego nie czuć. Faktycznie było widać, że jest wysoko, ale no faktycznie z tej strony no wygląda to imponująco. No po prostu tak pali się możemy czuć. A w ogóle ten kanion Gdziepe, chociaż może będę używał bardziej spolszczonej nazwy, tak się pisze Gdziepe, ma około 800 metrów długości, 3 kilometra i jego szerokość waha się od 10 do 20 metrów. Został utworzony przez rzekę. No jest ogromny. Naprawdę te wapienne skały tutaj robią wrażenie. Dalej piaskowce, o których mówił wam Michał. Sam kanion został wydrążony tutaj przez potok i obfituje w ogrom, naprawdę ogrom endemicznych gatunków roślin, różnorodnych bardzo. I co ciekawe, cała zatoka w ogóle tutaj Gdziepe jest też siedliskiem delfinów i występuje tutaj aż 3 gatunki delfinów, więc jak będziecie mieli trochę szczęścia, to jest szansa na spotkanie delfinów na wolności. Kanion jest naprawdę piękny. No, nie wiem, czy on generalnie jest trochę podobny do Samarii. Też robi wrażenie, no jest po prostu inny. Przy okazji zapraszam was na film z kanionu Samarii na Krecie, bo tam byłam niedawno. I tutaj różnica jest taka, że po pierwsze, on jest za darmo. Więc jeśli lubicie takie miejsca, za darmożkę można sobie tutaj przyjść. Chociaż też są organizowane wycieczki z Wlory, więc taka wycieczka wtedy kosztuje plus minus 100 euro. No macie wtedy przewodnika, który was tu przywiezie, przejdzie się z wami tym kanionem w górę, w dół, ale można to zrobić za darmo. Jeśli chodzi o wycieczki, to jedyny sens,
jaki to ma, to te wycieczki, które są tutaj organizowane ze wspinaniem, gdzie dostajecie uprzęże, cały potrzebny sprzęt i śmigacie tam na górę. Półtora kilometra ścieżki, cały czas w pełnym słońcu, wzdłuż morza, pod górę, 140 metrów w górę, a tu pierwsi, którzy polegli na trasie, obóz pierwszy chyba. Prawie 2 kilometry dalej i 180 metrów wyżej jest parking. Powiem wam, ta droga w pełnym słońcu jest chyba z 500 stopni. 500 stopni jest początek czerwca, nawet mi jest gorąco, a mi generalnie rzadko kiedy jest gorąco, więc weźcie sobie dużo wody, bo tu kurwa idzie umrzeć. Jak dojdziecie do parkingu, to zostawienie tutaj samochodu do 12 godzin kosztuje 400 leków, czyli około 4 euro. Jest tutaj też hotel i jest też bar. Jeszcze nie wiem, ile kosztuje woda, bo pani powiedziała, że później zapłaca, ale uwierzcie mi, ilekolwiek by nie kosztowała, zapłacicie tutaj za zimną wodę, każde pieniądze. I mają też tutaj bardzo przyjemny hotelik, bo korzystałam też tam z toalety, jest naprawdę super czyściutko. Sprawdziłam na szybko na Bookingu, jak wyglądają ceny. No to dzisiaj, gdybyśmy chcieli tutaj zostać, to 300 kosztuje pokój, no i idziecie sobie do tej pięknej plaży piechotką prosto z hotelu. Natomiast, co jeszcze o cenach miałam powiedzieć? Coś jeszcze miałam powiedzieć? A, o namiotach. Jest jeszcze opcja taka, że tam na dole, na tym kempingu, przy samej plaży, możecie też wynająć sobie namiot. I takie wynajęcie namiotu dla dwóch osób, razem ze śniadaniem, które tam wam przygotują, to jest koszt 130 zł. Zaraz przy parkingu znajdziecie taką ścieżkę w górę, 300 metrów i możecie odnaleźć tutaj monastyr świętego Teodora z XIV wieku. Natomiast na ten moment to jest ruina, więc 300 metrów w tą 600. Dla nas żadna różnica przy tym upale 500 stopni, żarze z nieba, tak? Nie ma żadnego problemu, ale wy nie idźcie tutaj, bo nie ma po co. Po 4 kilometrach w końcu mamy kawałek jakiegoś cienia. Więc słuchajcie, taki spacer, on jest naprawdę zajebisty, są przecudne widoki, ale chyba róbcie go poza sezonem, bo w sierpniu tutaj po prostu ugotujecie się. No to mamy to. 5 godzin, 12 kilometrów, 480 metrów. Przewyższeń, strat w ludziach, zero. Zajebisty spacer, totalnie warto sobie taki spacerek zrobić, bo jest przecudnie, widoki są przecudne i myślę, że ten kanion wyląduje w takiej naszej topce. Jesteśmy w Dermi. Chcieliśmy wam pokazać 12-wieczną cerkiew. W sklepie dowiedzieliśmy się, że klucz można uzyskać jakiegoś niejakiego Krzysztofa, tylko trzeba wejść na teren jego posesji. No fajnie. Z zewnątrz piękna brama, jest klamka, można wejść, tylko drzwi się zatrzaskują. A z tej strony klamki nie ma. Kasia, wyglądasz trochę jak jakiś zbity pies. Kluczy nie ma. Pani nas znalazła, otworzyła nam bramę. Niestety ona wyjechała na 6 miesięcy i faktycznie kiedyś miała te klucze, ale teraz klucze ma biskup w wiosce, więc chyba sobie odpuścimy. No przyznam szczerze, że w życiu bym nie pomyślał, że to jest cerkiew z XII wieku. Wygląda jak, powiedzmy, XIX-wieczna stodoła czy jakaś mała obora. Niestety klucza nie ma, jak już Kasia wspomniała, więc jedynie pokazujemy, że coś takiego znaleźliśmy, jest coś takiego, ale no fresków nie zobaczymy starych, bo pozamykane. Za Wlorą, gdzie spotykają się dwa morza i za przełęczą Logara, zaczynają się już naprawdę piękne turkusowe plaże, te, które znacie z folderów z Albanii. To właśnie Morze Jońskie ma taki przepiękny turkus. Tutaj plaże nie są piaszczyste, tu mają takie drobne kamyczki, ale i tak jest bardzo przyjemne. No i jesteśmy na jednej z pierwszych takich plaż, plaż w Dermi. Samo miasteczko słynie z tego, że kiedyś było tu aż 30 cerkwi. Obecnie zostało ich znacznie mniej, z tym, że niektóre to są naprawdę takie maciupkie cerkiewki. Podobno w środku kryją się przepiękne bizantyjskie freski, bo te tereny były długo pod panowaniem Bizancjum i Turcji. No ale pewnie większość z was przyjeżdża tutaj plażować, więc
jest oto i taka plaża. Początek sezonu i prawie pusta plaża, ale leżaki są takie na bogatości, naprawdę bardzo komfortowe łóżeczka i można je oczywiście wynająć, no bo to jest całkiem niezły biznes i taka para z parasolem kosztuje tutaj 1000 leków, czyli 10 euro za dzień. Dopiero tutaj sporo się buduje. Wygląda na to, że jeśli lubicie takie miejscówki, gdzie jest głośna muzyka na plaży, gdzie są beach bary, gdzie właśnie można odpocząć, ale trochę też poimprezować, gdzie jest trochę knajp, a jednak nie jest aż tak bardzo tłoczno jak w centrum miasta, to miejsce chyba będzie dla Was dobre. Ta plaża jest naprawdę fajna, szeroka i jest tutaj właśnie sporo takich miejsc, które dopiero się otwiera, więc pewnie będzie tutaj niezła imprezownia w sezonie. Jeszcze jeśli chodzi o parkingi na plaży w Dermi, to 500 leków, piękny kawalerze. Mamy tutaj doskonały przykład czegoś, co mnie po prostu doprowadza do szału w Albanii. Taka niekonsekwencja albańska i te skrajności. Tu bardzo bogaty, piękny, nowoczesny, nowiutki hotel. No nie ma się do czego przypierdzielić. Ale już w jego ciągu byle jakaś brama wstawiona. Nie wiadomo po co, dlaczego. Pasuje jak pięść do oka. Ale teraz już nawet nie przerywam nagrywania, żeby się zobaczyli. Najbliższe sąsiedztwo tego hotelu. No i proszę, parking 24. I co? Syf po prostu, syf. Wszystko tutaj jest rozwalone, zniszczone. Dlaczego tak? Nie potrafią po prostu zadbać o to, żeby te hotele, jak już robią nowoczesnie, żeby to otoczenie było jeszcze jakieś ładne. I tak to jest tutaj nie najgorzej, bo nie ma po prostu hałdy pustych butelek, puszek i tak dalej. To jest bardzo powszechne w innych miejscach. A wiecie, no to zaraz jest piękna plaża. Tu jest kolejny jakiś ładny hotel. Jeden, drugi. I otoczenie po prostu syf. Plaża wiele spokojna, początek sezonu, więc tłumów nie ma. Są bary, są restauracje. Myślę, że dość przyjemne miejsce na spędzenie urlopu. Para leżaków z parasolem kosztuje 10 euro, a takie większe łóżka, takie bardziej na wypasie, początkiem czerwca 40 euro, więc komuś się chyba sufit na łeb, w sensie szybko spadł ten sufit komuś na głowę, bo myślę, że w sezonie będzie drogo. Lata temu była to naprawdę spokojna, prawie pusta plaża. Tutaj zobaczcie, ile się buduje. Kiedyś to będzie kurort z prawdziwego zdarzenia. I głód przywiózł nas do jednej z otwartych restauracji. Pamiętajmy, że jest początek czerwca, nie wszystkie restauracje jeszcze funkcjonują na pełnych obrotach. Ta się nazywa Pescatari. Jest to bar, restauracja i pizzeria, w której nie ma pizzy. Dwa stoliki zajęte, włącznie z naszym, dwóch kelnerów i oni tego nie potrafią kompletnie ogarnąć. Fakt, że trochę jestem drażliwy w tej chwili, bo jest 17.20, śniadanie jedliśmy o 8.00, trekking, upał i tak dalej i po prostu no, nie da się szczimać z chłopami, także no, powiem, że nie polecam tej miejscówki, bo jak oni przy dwóch stolikach nie ogarniają, to jak oni chcą tutaj miliony zarabiać w sezonie, nie ogarną, nie dźwigną tego, nie widzę tego. Dotarło nasze główne danie, czyli grillowane owoce morza, bo to też trwało z kolejne 15 minut, nie dało rady podać jednego i drugiego naraz. Czy na przykład chleba do sałatki, żeby można było ściągnąć oliwę, mniejsza z tym, już nie będę marudził. Broni się to wszystko tym, że porcja jest obfita, można się tym najeść. Generalnie całość jest pyszna, poza oliwkami. Jestem wielkim miłośnikiem oliwek i jadam wszystkie, w każdej możliwej postaci, ale te są naprawdę niedobre. Są totalnie gorzkie. No, właściwie niejadalne. Myślałem, że jedna się taka trafiła, spróbowałem jeszcze dwie inne i jest słabo pod tym względem. Nie będę na nich tak do końca wieszał psu, bo szkoda psu. Jedzenie było dobre. Tak, jedzenie było dobre. No, te owoce morza grillowane były naprawdę fantastyczne. No, nieprzeciągnięte kalmary i ośmiornica zrobiona doskonale. No, przypadła mnie w udziale, bo Kasia nie je ośmiornic. Więc była... Jak zobaczycie sobie film, czego nauczyła mnie ośmiornica, to też nie będzie co jest. Oglądałem ten film, no faktycznie no też taki gorzej przechodzi przez gardło, no ale jak była podana, no to przecież nie wyrzucę tego, życie jej tego nie zwróci. To
Także... Ale nie, naprawdę było dobre. Jedzenie dobre, usługa beznadziejna. Oliwki były tylko niedobre, natomiast cała reszta była pyszna. No i rachunek tam wyszedł 28 euro. Zamek w Himare to nie tylko piękne widoki, chociaż te naprawdę powalają, ale także kawał historii, kawał konkretnej historii, bo pierwsze mury obronne zostały tutaj założone już w VIII wieku przed naszą erą przez plemię Haonów, które w ogóle założyło tą miejscowość Himare. Jak będziecie zwiedzać to miejsce, no to wydawać by się mogło właśnie no od tam trochę ruin i nic więcej. Natomiast pochodźcie, zagłębcie się tutaj trochę. Zobaczycie też ruiny kościoła Sergiusza i Bachusa, który pierwszy raz został wspomniany w takich materiałach piśmiennych w końcówka X wieku. Natomiast na jednej ze ścian jest tablica, która zawiera datę 786 rok, więc naprawdę kawał historii. Temu miejscu może przydałoby się trochę renowacji, ale można wejść do środka, do tego kościółka i zobaczycie też ikonostas, który pochodzi już nie z X wieku, z znacznie późniejszych czasów, ale i tak robi wrażenie. Naprawdę czuć tutaj atmosferę historii tego miejsca. Słuchajcie, tak Michał narzeka na to Himare, że takie brzydkie. No okej, ta nowa część może zbyt piękna nie jest. No zgadzam się, to może nie jest najładniejsze miasto, ale ta stara część Himare jest naprawdę klimatyczna. Ona przypomina może nawet troszeczkę Berat, chociaż oczywiście Berat jest bez wątpienia lepiej zachowany, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ale pamiętajcie, że Albania to w większości górzysty kraj. Zresztą z każdego miejsca, w którym będziecie w Albanii, gdzieś zobaczycie góry. Więc budowa w tych terenach naprawdę nie była łatwa, więc tutaj no trzeba się było wspinać po takich schodach, kamiennych ścieżkach, ale klimat tutaj jest naprawdę ekstra. Przed chwilą tutaj szły owce, pani z całym naręczem ziół. No, mi się tam podoba, ja nie wiem, co ten chłopce. Nie dogodzi. Już widać, jak rosną tutaj winogrona. Wygląda na to, że w tym roku będą dobre zbiory. Albania może nie słynie z produkcji win, chociaż muszę wam powiedzieć, że coraz są w tym lepsi. Jest kilka naprawdę dobrych winiarni. Oczywiście to jest mała produkcja. Oni nie eksportują tego wina na zagraniczne rynki. Ale jak będziecie tutaj w Albanii, no to jest pod Beratem całkiem niezła winnica i jedna jeszcze tak w środku kraju, mniej więcej w interiorze, i naprawdę robią dobre wina. No a co robią z winogron, jak nie wino? No raki, jak na całych Bałkanach robią raki. Ale to jest nie na moją głowę, za mocne. Pod samym zamkiem jest parking, więc jeśli nie będziecie spali w Himare, no to może po prostu możecie tutaj przyjechać, zostawić samochód i dalej oczywiście już na piechotę. Wstęp kosztuje 300 leków. Chociaż my znowu załapaliśmy się na jakąś promkę, zapłaciliśmy 250, pan powiedział, że okej. Nie wiem, czy my jesteśmy po prostu, wyglądamy na tak sympatycznych, czy po prostu wyglądamy na tak biednych, że nawet Albańczycy mówią, dobra, zapłaćcie mnie i idźcie. Nie wiem. Ach, co, przejeżdżamy przez tą Himarę. Nawet mi się nie chce zatrzymywać już tutaj. Naprawdę jest obskurnie. Brudno. Jesteśmy, promenada jest tutaj, plaża, obskurnie, rozwalona droga totalnie, to jest SH8, główna droga tego regionu. Okej, zdarzają się jakieś pojedyncze, w miarę ogarnięte hoteliki, ale no knajpy nawet wyglądają na takie zrobione tymczasowo, no byle jak. Jakiś przed chwilą reklama ze zużytych opon, poskręcany niby motocykl. Brud, smród. Naprawdę, tu jest bardzo, bardzo nieładnie. Tak generalnie lubię ten klimat albański, tego, że oni są tacy nieporządni. No. Raz mnie to wkurza, raz mi się to podoba. Generalnie jest spoko, ale tu jest jakoś naprawdę obskurnie, nie podoba mi się to. To zaledwie mały fragment tego, co ma nam do zaoferowania Albania, a my dopiero rozkręcamy się z vlogami z tego pięknego kraju. W kolejnym odcinku będziemy nadal odkrywać albańską Rivierę, zjeżdżając na południe, tam gdzie czekają na nas plaże z prawdziwie turkusową wodą. Zachęcamy do subskrypcji, by nie przegapić kolejnych treści. Do zobaczenia!